Jeżeli chodzi o napromieniowanie instytutów resortowych, jest ponad 200. I momentami zdziwienie budzi wielu ludzi to, że polski wyrok na eksport zawiera tylko 3% innowacyjności. Jest to ogromne zaplecze naukowo-badawcze i my nie jest tak, że czekamy, aż się do nas przyjdzie. My staramy się na rynku zaistnieć, oferujemy te swoje wyroby, uczestniczymy w różnych imprezach targowych, wystawienniczych, gdzie się tylko da. Ale problem polega na jednej rzeczy, że polskie podmioty gospodarcze, a szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, są w niezwykle ciężkiej sytuacji ekonomicznej. My niejednokrotnie mamy projekty, które przeszły całą procedurę administracyjną, recenzję i wycofują nam się firmy, które nie mają środków, żeby sfinansować. Ja bym zademonstrował i przedstawił Państwu analizator do badania zawartości siarki i węgla w paliwach stałych. Jest to, można powiedzieć, jak na warunki instytutowe, rzadkość. Udało się powielić tych aparatów w ilości 160 sztuk. Na drodze kolejnych lat, w przeciągu kolejnych lat, na drodze rozwoju, to urządzenie bardzo proste, które na początku było, ono uzyskało pełną automatykę, stało się z urządzeniem zautomatyzowanym, to jest analizator. Drugim urządzeniem, które jest, to jest takie urządzenie do badania, określania charakterystycznych punktów topliwości. To są, ja rozumiem, że to są bardzo takie, może czasem dziwne określenia, jednak one mają ogromne zastosowanie w technice, potrzebne dla użytkowników. Kolejnym urządzeniem, które można powiedzieć nie urządzeniem, a systemem, to jest taki system do badania materiałów i struktur półprzewodnikowych, który w 1991 roku otrzymał nagrodę mistrza techniki. To jest takie urządzenie do badania przy pomocy lasera jakości siatkówki przed operacją, żeby nie narażać pacjenta na niepotrzebne stresy. Jeżeli ta siatkówka jest słaba, to trzeba to jakoś przedtem sprawdzić, stwierdzić, czy to ta operacja się opłaca, czy to w ogóle ma sens. I wykorzystując strumień laserowy, który na soczewce, bo to jest przecież soczewka w oku, na dnie oka otrzymuje się takie obrazki. Równoległe i równoboczne prążki interferencyjne. W zależności od tego, czy pacjent ma dobrą siatkówkę, no to będzie widział coraz bardziej gęste te prążki. Oczywiście tu jest sytuacja taka, że pacjent patrzy tutaj, a tutaj patrzy lekarz. I to, co lekarz wyprawia z tymi prążkami, pacjent tego nie wie. W związku z powyższym nie może oszukać, że widzi, nie widzi, coś takiego. Jest to bardzo obiektywne urządzenie, które potrafi sprawdzić, w jakim stanie jest ta siatkówka. To jest oczywiście laserowe. Laserem sieci się do oka, ale nie powoduje się uszkodzenia, ponieważ moc jest bardzo mała. Jeśli się okazuje, że siatkówka jest słaba bardzo, no to można jeszcze podkręcić trochę tej mocy, żeby można było to jednak stwierdzić. I to jest urządzenie obiektywne. No, pacjent nie może nic pokombinować, ponieważ lekarz mu ustawia różne poziomy pionowe. On mówi, co widzi. Czy to rzeczywiście ma zastosowanie tylko przed operacją? Czy to nie powinno być urządzeniem powszechnym w każdym gabinecie okulistycznym? Nie każdego gabinetu okulistycznego, który może szybko, łatwo i bez, że tak powiem, jakichkolwiek szkód stwierdzić, w jakim stanie jest siatkówka. Dawniej stosowano takie tablice na ścianach, prawda, że ten pacjent czytał, no ale to jest mało obiektywne, on może troszkę oszukiwać, no sam mam okulary, to też mogę. Ludzie usiłują sobie na ogół poprawić wzrok. Przede wszystkim te tablice są mocno podświetlone i idealnie widzi się nawet niskie linie. Tak. Mówi, że widzi, a litery są rozpoznawane. Natomiast tu nie oszuka, nie ma żadnych szans. Znaczy, krótko mówiąc, to jest to napisane, że symulacji nie może zrobić. No, to jak to symulant, który powie, widzę, nie widzę. Jest to obiektywne urządzenie, które potrafi. Czy to również nie przydałoby się na przykład do badania wzroku na prawo jazdy? No, ja myślę, że taki człowiek, który ma już zaćmę, to w ogóle nie ma mowy o prawie jazdy, więc tutaj pod tym względem nie umiem powiedzieć, ale już ktoś, kto cierpi na kataraktę, w ogóle nie powinien mieć prawa jazdy. Tu jest jeszcze bardzo ciekawe urządzenie, mianowicie do badania bezdechu w czasie snu. Okazuje się, że w czasie snu ileś tam razy następuje przerwa w pracy, niedotlenienie mózgu, tak zwane bezdechy występują.
I to urządzenie między innymi służy do tego, żeby człowiek mógł sobie wziąć to do domu, założyć sobie wszystkie czujniki dookoła ciała i stwierdzić rano po nagraniu na taśmę tą magnetyczną tutaj, ile tych bezdechów nastąpiło w ciągu i następuje leczenie, niestety operacyjne na ogół. Drożność przewodów nosowych, laserowe wycinanie, jakichś polipów i tak dalej. Jest to dość trochę bolesna, trochę trudna, ale niedotlenienie mózgu jest jeszcze gorsze. Podobno nawet do 100 bezdechów na godzinę może dojść. Czy tak, to możliwe? Dojść. Teraz sytuacja jest tak. Cierpią na to niestety niektórzy kierowcy, o czym czasami nie wiedzą w ogóle, że coś takiego jest. No i stąd się biorą nagle wypadki takie, że ktoś zjechał z niewiadomych przyczyn na lewą stronę, bo człowiek, który cierpi na bezdechy, zasypia na 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund w ciągu dnia. Jeśli on ma bezdech, a prowadzi samochód, zaśnie na chwileczkę, to ma pani go na lewej stronie i jest czołowe zderzenie. Nikt nie wie dlaczego, skąd się to bierze. I chcielibyśmy to rozpropagować, tak żeby ludzie sobie mogli w domu badać, bo jednak badanie w szpitalu zawsze jest obarczone pewnym stresem. Jak on się tam położy, mu tam wszystko założą, to albo nie śpi, a wtedy nie ma bezdechu, albo takie różne historie. Ja bym powiedział teraz na zakończenie tak, że to są urządzenia, które niektóre od wielu lat, inne w ostatnim czasie są opracowywane i wdrażane w gospodarce. Natomiast to, co najświeższego, najnowszego. Otóż z Instytutem Materiałów Elektronicznych, który dzisiaj otrzymał nagrodę, współpracujemy przy tym projekcie dotyczącym materiałów półprzewodnikowych dla przemysłu półprzewodnikowego. Otóż chodzi o materiał fosforek indu i samą technologię tamten instytut, ten know-how ma u siebie opracowany. Natomiast nam zlecono opracowanie urządzeń do syntezy fosforku indu. Niezwykle złożone urządzenie. Można powiedzieć, że kapitał zagraniczny belgijski zaryzykował i na razie robimy jedno urządzenie, bardzo skomplikowane, bardzo drogie. W planie jest następnych 7. Także powiedzmy, tu jest ta jakaś perspektywa i oddech ekonomiczny na przyszłość. Prezentujemy tutaj wyniki prac uzyskane w projektach badawczych dotyczących szeroko rozumianej ochrony informacji. Po lewej stronie jest przedstawiony system zmiany trybu personalizacji radiostacji szczebla taktycznego. To jest ta w głębi zielona skrzynka, to jest radiostacja, która kilka lat temu została wdrożona u nas w Polsce w zakładach Radmor w Gdyni. Radiostacje pola walki generalnie mają, one są cyfrowe, mają w sobie wbudowane systemy zabezpieczenia informacji, również kryptograficzne. W ramach tego projektu rozwinęliśmy ten standardowy system zabezpieczenia, podnosząc go na wyższy poziom, to znaczy do takiego poziomu, który gwarantuje, że informacje przesyłane poprzez tą radiostację są bezpieczne z punktu widzenia przechwycenia ich przez potencjalnego przeciwnika. Tutaj demonstrujemy dwa elementy tego rozwiązania. Pierwszy element jest oparty na komputerze typu laptop, znajduje się tutaj specjalistyczne oprogramowanie i po prawej stronie w tej zielonej skrzynce jest to programator, za pomocą którego możemy programować indywidualne programatory w odpowiednie dane, które następnie za pomocą kurierów są przenoszone do użytkowników właśnie tych radiostacji taktycznych i przenoszone są z tych indywidualnych programatorów do tamtych urządzeń. Drugi projekt to jest wielopoziomowa kryptograficzna ochrona informacji przesyłanych w wojskowych, cywilnych sieciach telekomunikacyjnych czy teleinformatycznych. W ramach tego projektu zaprojektowano i wykonano szereg rozwiązań dotyczących kryptograficznej ochrony informacji. W tym standardowym, komercyjnym aparacie została zainstalowana pewna elektronika, która z odpowiednim oprogramowaniem realizuje proces szyfrowania informacji u źródła. Również w ramach tego projektu wykonano zostało inne urządzenie, które
szyfruje dosyć duży, duży strumień informacji przesyłany pomiędzy węzłami łączności. W roku 2002 za tamto rozwiązanie na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach otrzymaliśmy nagrodę tak zwanego Defendera, którą tutaj prezentujemy. Dotyczyło ono systemu grupowych urządzeń utajniających, w skrócie GU3. Kolejnym rozwiązaniem, które tutaj prezentujemy, to jest komputer, mikrokomputer czy komputer o obniżonej emisji elektromagnetycznej. Ponieważ komputery dzisiaj są bardzo powszechne, wykorzystywane do różnych celów, przetwarzane są na nich informacje o różnym poziomie niejawności. W związku z powyższym za pomocą współczesnej techniki istnieje możliwość odbioru tego promieniowania, tego pola elektromagnetycznego z dosyć nawet dużej odległości i potem po odpowiedniej obróbce informacji, wydobycie informacji właściwych, a więc tych, które są przechowywane czy przetwarzane na komputerze, a zostały wypromieniowane przez jednostkę centralną tego komputera, czy na przykład przez monitor, czy inne urządzenia składowe właśnie typowego komercyjnego komputera. Zadaniem tutaj zespołu badawczego było stworzenie, obniżenie poziomu emisji elektromagnetycznej komputera jako zestawu. To się udało nawet przy niepogorszeniu widoczności tego, co się dzieje na ekranie komputera. Nasze osiągnięcie jest osiągnięciem wspólnym, jest osiągnięciem specjalistów z Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej, Instytutu Systemów Sterowania z Chorzowa i naszego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Dzięki tym urządzeniom, tym programom, tylko w tamtym roku przebadanych zostało ponad 140 tysięcy dzieci we wszystkich regionach w Polsce, dzieci w wieku szkolnym. Do tych dzieci był adresowany program. Natomiast niezależnie od naszych programów prowadzonych w sposób taki tradycyjny w szkołach, badały się osoby z ponad 62 krajów świata. Te osoby mamy w bazie danych naszego programu. Osoby te badały się za pośrednictwem internetu. Możemy pokazać, jak wygląda takie badanie. Osoba dorosła lub dziecko może je przeprowadzać, to badanie. Po tym badaniu otrzymujemy wynik, który pozwala nam określić, czy mamy podejrzenie wady słuchu, czy nie. I dalej diagnozować już tylko grupę wyselekcjonowaną. To jest ogromnie ważne. To narzędzie i te programy służą do wyselekcjonowania grup pacjentów, potencjalnych pacjentów, którzy powinni być badani w warunkach klinicznych. Czy projekt będzie się dalej rozwijał, będzie miał następne fazy? Udoskonalimy nasze testy, ograniczamy możliwość popełnienia błędu. Zawsze taki błąd jest w badaniach. Każde badanie jest obarczone pewnym błędem. Te dzieci, na przykład w szkole podstawowej, mogą przejść badania pod kątem wykrywania wad słuchu, zaburzeń wymowy czy wad wzroku. Jeżeli będzie to badanie powszechne, będzie to rzeczywiście masowy zasięg tego programu w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. A jak wygląda procentowo ilość dzieci z wadami wymowy? Jeśli chodzi o wady wymowy, to nasze badania na grupie pilotażowej kilkudziesięciu pokazują, że w różnym stopniu dotyczy to od kilku do kilkunastu procent. Na ile taka wada wymowy jest uleczalna? Jednym z największych sukcesów tego programu jest to, że można wykorzystać te programy do rehabilitacji, do zaproponowania całego szeregu ćwiczeń. To nie jest inwazyjne, to nie jest bolesne, to można przeprowadzać i nauczyć się w domu, można ćwiczyć i dzięki temu uzyskać efekt prawidłowego mówienia, unikania takich błędów, które potem mają wpływ na rozwój dziecka, na rozwój inteligencji, na rozwój komunikowania się z otoczeniem, w konsekwencji na wyniki w nauce. Mówimy, albo traktujemy nasze dzieci, że one coś im brakuje, że one są mało zdolne, a one tak naprawdę mają pewne problemy, które można by eliminować podczas rehabilitacji, to wcale nie takiej kosztowej rehabilitacji, która może odbywać się w szkole pod warunkiem, że odpowiednio wcześniej wychwycimy nieprawidłowości w słyszeniu, mówieniu czy widzeniu. Przedstawiamy tutaj kilka projektów. Są to praktycznie dwa wzorce, które tutaj Państwo oglądacie. Jeden to jest skaterometr laserowy,
urządzenie, które dostało srebrny medal na wystawie w Brukseli, służy do pomiaru kropowatości metodą bezdotykową. Mogę powiedzieć, że zainteresowanie tym projektem jest duże. W tej chwili prowadzimy rozmowy między innymi z laureatem głównej nagrody z Instytutem Materiałów Półprzewodnikowych, który też zainteresował się zastosowaniem tego do oceny powierzchni swoich materiałów. Dlaczego przede wszystkim służy ten produkt? Tam, gdzie powierzchnie powinny być bardzo gładkie. Na przykład tutaj mamy szybowiec i skrzydło szybowca. To skrzydło szybowca powinno być bardzo gładkie. Ocena tej gładkości można dokonywać właśnie tego typu przyrządami. To jest, ważne jest to, że ten przyrząd nie pracuje stykowo. Pracuje metodą bezstykową. I jest to przedmiot patentu Instytutu Maszyn Matematycznych. Metoda, którą wybraliśmy, jest metodą opatentową. A jak w stosunku do świata? Jak do świata? Na pewno będzie to urządzenie, myślę, że w klasie urządzeń światowych. Przy jednocześnie liczymy się z tym, że będzie to urządzenie znacznie tańsze. W tej chwili właśnie rozmawialiśmy z państwem, którzy zajmują się renowacją zabytków. Tam również pomiar gładkości jest wyższy. No, widziałem Teresę właśnie. Adamus. Geometryczny terminal, ja myślę, który polega na tym, że identyfikuje osobę na podstawie linii papilarnych. W momencie, kiedy posługujemy się wszelkiego rodzaju kartami, czy tak zwanymi PIN-kodami, istnieje zawsze możliwość zgubienia tej karty, podpatrzenia przez kogoś z boku tego PIN-kodu, natomiast z własnym palcem każdy chodzi i trudno go niestety zamienić. W związku z tym jest to jedna, powiedziałbym, w tej chwili metody biometryczne są najlepszymi metodami, jeśli chodzi o kontrolę dostępu, o identyfikację osób. Okazało się, że jednak przy dużych instytucjach, tam gdzie jest wielu pracowników, posiadanie kart i problem gubienia przez pracowników tych kart jest poważnym problemem. Palca nikt nie gubi. W związku z tym znaleźliśmy takich odbiorców, którzy na przykład zakład rehabilitacji w Tarnowskich Górach liczący ponad 400 pracowników zastosował taki system do rejestracji czasu pracy z dużym sukcesem. Myślimy oczywiście o następnych projektach. Są to projekty związane z tak zwanym inteligentnym budynkiem. Jest to w tej chwili kierunek bardzo nowoczesny i coraz częściej wykorzystywany, nie tylko w dużych obiektach w Stanach Zjednoczonych, wchodzi to już do małych obiektów.